Jest godzina 23. Zaczynamy magazyn Dzień po Dniu. Małgorzata Kukuła, dobry wieczór. Jest przełomowy wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Unieważnił federalne prawo do aborcji. Sąd popełnił tragiczny błąd i cofnął Amerykę o 150 lat. Tak wyrok skomentował prezydent Joe Biden. 27 razy tak i historyczna decyzja. Ukraina i Mołdawia zyskały status kandydatów do Unii Europejskiej. To ogromny sukces, zwłaszcza dla Ukrainy ogarniętej wojną. Polacy muszą oszczędzać na potęgę. Przyznali to w sondażu i oceniają działania rządu. I to dla rządu nie są dobre informacje. Ale jest za to świetna informacja dla Jeremiego Sochana. Polak dostał się do NBA. Powiedzieli tak 27 razy. Taki wpis pojawił się na oficjalnym profilu rządu Ukrainy po tym, jak w Brukseli zapadła decyzja, że Ukraina i Mołdawia uzyskały status państw kandydujących do Unii Europejskiej. To moment wyjątkowy i historyczny, tak ocenił prezydent Wołodymyr Zełenski, a szef jego administracji napisał, że zrobią wszystko, by szybko wypełnić niezbędny plan i rozpocząć rozmowy o wstąpieniu do Unii. Maria Bilińska. A decyzję o nadaniu Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej komentował w Faktach po Faktach Mykoła Kniarzycki, ukraiński deputowany. To jeszcze o przyszłości Ukrainy głos Radosława Sikorskiego z programu Tak Jest. Amerykański Sąd Najwyższy unieważnił federalne prawo do aborcji. Zaraz po wyroku głos zabrał prezydent Joe Biden i powiedział, że Sąd Najwyższy nie ograniczył prawo do aborcji, ale on je po prostu zabrał. I to jest tragiczna decyzja i tym samym sąd cofnął Amerykę o 150 lat. I prezydent wezwał też do pokojowych protestów. Przed Sądem Najwyższym w Waszyngtonie jest nasz specjalny wysłannik Sebastian Napieraj. Sebastianie, jak Amerykanie reagują na ten wyrok Sądu Najwyższego? Tutaj protest przed Sądem Najwyższym jest pokojowy, ale faktycznie sam wyrok jest radykalny. Pieraj, Sebastianie, bardzo Ci dziękuję. Polacy muszą oszczędzać na potęgę. Przyznali to w sondażu Kantar dla Faktów TVN i TVN24. Ocenili też działania rządu w kwestii walki z drożyzną. I to dla rządu nie są dobre informacje, co widać w sondażu poparcia dla partii politycznych. Jakub Sobieniowski. To jeszcze o najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych. Głos gości Faktów po Faktach. A teraz będzie o transakcjach w polityce, bo o tych w ostatnich dniach było głośno. Po zmianach w rządzie, a konkretnie po wejściu do rządu Agnieszki Ścigaj z koła Polskie Sprawy. Została ministrem do spraw integracji społecznej, a wcześniej ten rząd mocno krytykowała. O komentarz pytany był Jarosław Gowin w Faktach po Faktach. Dziś koniec roku szkolnego, niełatwego, bo popandemicznego, z próbą wprowadzenia Lex Czarnek, z brakami kadrowymi i niskimi pensjami. I jeszcze na koniec nauczyciele usłyszeli od wiceministra edukacji Tomasza Rzymkowskiego, że widzieli, co brali w kontekście swoich pensji. Co prawda potem wiceminister przeprosił, ale to atmosfery nie poprawiło. W jakich nastrojach nauczyciele kończą rok szkolny i jaką perspektywę widzą na następny? O tym Katarzyna Gozdawa-Litwińska. Zgodnie z oczekiwaniami mamy Polaka w NBA. 19-letni Jeremy Sochan trafił do drużyny San Antonio Spurs i będzie grał z numerem 9. To czwarty Polak, który będzie grał w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Kim jest i czy będzie gwiazdą w NBA? O tym Jakub Loska. Za kilka dni zakończy się proces zmiany częstotliwości i standardu nadawania naziemnych stacji telewizyjnych. Na nowy standard nadawania muszą przejść wszystkie telewizje prywatne. TVP nie podlega tej decyzji i tak może zostać do końca przyszłego roku, co nie jest bez znaczenia, bo w przyszłym roku są wybory parlamentarne. W efekcie wprowadzonych zmian w czasie wyborów około 2,5 miliona widzów pozostanie bez możliwości odbierania ogólnodostępnych kanałów TVN, Polsatu, TV Puls, Kino Polska oraz wielu innych. Nadawca publiczny będzie dla tych odbiorców jedynym źródłem informacji. Telewizje komercyjne wydały w tej sprawie wspólne oświadczenie. I w magazynie Dzień po Dniu czas teraz na informacje sportowe. Piotr Salak, Kanal Plus Sport. Dobry wieczór. I Wimbledon. Tak jest. Zaczniemy od Wimbledonu, chociaż oczywiście Jeremy Sochan to jest wiadomość sportowa dnia, ale losowanie na Wimbledonie też jest niezwykle na nawierzchnia. Kamil Majchrzak, jeżeli przebrnie pierwszą rundę, będzie grał z Nowakiem
Dziokowiczem. Teraz też zostaniemy przy tenisie i też zostaniemy przy trawiastych kortach, ale zaproszę Państwa do Eastbourne, bo tam panie przygotowują się oczywiście do Wimbledonu. To co, zostawiamy korty? Zostawiamy korty, tak, tak, i przenosimy się w zupełnie inny świat. Będzie bardzo głośno, będą bardzo trudne warunki jazdy. Rajdowo. Rajdowo, tak jest, trwa rajd safari. Wielki, wspaniały rajd, który oczywiście wszyscy być może pamiętamy. Na tym rajdzie jest Kajetan Kajetanowicz, dla którego jest po raz pierwszy startuje na afrykańskich szutrach. Na razie jest na rewelacyjnym miejscu, 8 w generalce, ale proszę powiedzieć, proszę posłuchać, co mówi o tych swoich pierwszych startach na szutrach w Afryce. Brzmi jak wyzwanie. Prawda? A Kajetan Kajetanowicz jedzie, a utytułowany Francuz Sebastian Lep niestety z rajdu musiał się już wycofać. Także takie są tam trudne warunki. Rajdowo i tenisowo dzisiaj w sporcie u nas w magazynie Dzień po Dniu. Piotr Salak, bardzo ci dziękuję. A u nas za chwilę prognoza pogody i Ania Dec. I jest obiecana Ania Dec z nami, tak, więc jest. O pogodzie posłuchamy. A posłuchamy pewnie bardzo dobrych rzeczy. Tak, bardzo dobrych rzeczy, szczególnie dla tych, którzy zaplanowali sobie w tych najbliższych dniach wakacyjny wypoczynek. Nie pamiętam takiego początku wakacji, że kilka dni zapowiada się bardzo upalnych i pogodnych, bez jakichś gwałtownych zjawisk. Owszem, pojawią się burze na horyzoncie, ale też nie na przeważającym obszarze kraju. Będą krótkotrwałe i po takim burzowym dniu w niektórych regionach kraju przyjdzie czas na 2 dni stałej pogody, tak zwanej lampy, dosłownie. Chociaż susza w kraju jest dotkliwa, no ale trudno się nie cieszyć, jak ma się zaplanowane wakacje na takie warunki i to właśnie w kraju. W nocy... Albo wakacje, albo po prostu wypoczynek jednodniowy na słońcu, to też jest super, tak. Ale noc też ciepła. Noc ciepła, 14-15 stopni na Podlasiu, 16 Mazowsze, Warmia, Mazury, 17 Centrum, 19 Zachodnia Wielkopolska. Lokalnie na południowym zachodzie jest szansa nawet na 20 stopni. To już wtedy można mówić oficjalnie o tropikalnej nocy nawet, ale trudniej się śpi przy takiej temperaturze. Natomiast w ciągu dnia będą zmiany na zachodzie, bo nadal będziemy pod wpływem wyżu nad północno-zachodniej Rosji. Ale bliżej południa zacznie wzrastać zachmurzenie na zachodzie. Tam płytka Zatoka Niżowa z frontem, który przyniesie przelotne opady deszczu, lokalne burze, gdzieniegdzie też na Pomorzu Zachodnim, zachodnia Wielkopolska, ziemia lubuska, Dolny Śląsk. I burze mogą nawet w ciągu kilkunastu minut przynieść opady rzędu 30 mm. To sporo. I będzie wiało nawet do 90 km na godzinę. Ale wysoka temperatura od 26 do 30 stopni. W niedzielę już nie będzie burz, nie będzie opadów, będzie przewaga pogodnego nieba w cieniu. Od 27 stopni w Suwałkach, Warszawa 29, Łódź 30-30. 32, Poznań, Wrocław 31, Gorzów Wielkopolski 31, a w słońcu o kilkanaście stopni wyższa temperatura. To naprawdę, i w mieście, upały na dobre. Upały na dobre. Tak. Poniedziałek to samo. Poniedziałek jeszcze wyższe goręcej. Wartości. Tak, 34 stopnie Wrocław, 28 Suwałki, 30 Warszawa, 31 Łódź, Poznań 33. Naprawdę będzie upalnie, rozsądnie korzystajmy z takiej pogody też nad wodą. Dbajmy o ochronę przeciwsłoneczną, o nakrycia głowy, szczególnie dbajmy o dzieci w tym czasie, o osoby starsze. Tak, bo te osoby starsze właśnie nie czują tego pragnienia i warto im przypominać, by właśnie regularnie się nawadniać i dbać o to, bo trudno nam będzie przetrwać taką pogodę, ale proszę zobaczyć, jakie cudne niebo jest nad... Tak jak mówiliśmy, przepiękna prognoza pogody od Ani Dec. A takie niebo zwiastuje cudną pogodę kolejną. I upalna. Ania Dec, bardzo ci dziękuję. A u nas za chwilę informacje biznesowe od Cezarego Królaka, a konkretnie będzie o cenach paliw. I tak kończymy dzisiaj magazyn Dzień po Dniu. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia. Dobranoc.